No i zobaczcie, takie wspaniałe danie można sobie przygotować dosłownie parę chwil. Witam serdecznie, dziś Wam zaprezentuję przepis na mięso. I jakie to jest mięso? Zobaczcie, to zgadnie co to jest. To jest wytrybowane udko z kurczaka. Moim zdaniem jest to najlepsze mięso, jeśli chodzi o kurczaka. Ma dużo tłuszczu, który jest świetnym przewodnikiem smaku i dlatego ono tak świetnie smakuje. Zrobimy sobie to w sosie pieczarkowym. To będzie bardzo proste, ale mówię tak. Zostańcie do końca, bo na końcu wejdzie jeszcze jeden fajny składnik, który to wszystko podkręci. No i dużo tutaj też zmieni. Więc zapraszam do przepisu. Ja tutaj mam bodajże 5 udek z kurczaka. Ja sobie wytrybowałem, ściągnąłem skórę. Tutaj mam pół kilo pieczarki i jedną cebulę. Zaczynajmy. Na początek zajmiemy się mięsem. Jak widzicie, to są takie, widzicie, o kawałki. Potrzebujemy do tych 5 sztuk łyżeczkę soli. Nawet nie całą łyżeczkę, bo to naprawdę te udka teraz są takie małe, że lepiej nie przesadzać. Dałem tutaj takie dobre pół łyżeczki soli. Do tego połowę łyżeczki pieprzu czarnego. Do tego jedną pełną łyżeczkę na pewno czosnku granulowanego i jedną łyżeczkę papryki słodkiej, wędzonej. Ok, to muszę to dokładnie wymieszać. Przyprawa. Dodamy tutaj dosłownie kropelkę oliwy. Ok, wymieszamy dokładnie. I zostawiamy dosłownie na chwilę, bo teraz przygotujemy sobie pieczarki i cebulę. To jest szybki proces. Zacznę od pieczarek. Pieczarki umyte. I kroimy. Jak kroimy pieczarki? Takie większe kawałki. Tak, żeby było czuć coś na ząb. Nie robimy żadnej małygi. Żadne szpitalne jedzenie. Pieczarki są dość duże. Gdyby były mniejsze, przekrawałbym je na połowę. No, są takie większe, więc kroję na kilka razy. Fajnie by też to smakowało na pewno z leśnymi grzybami, na których w tej chwili nie posiadam, więc robię z pieczarką. Ale można zamiennie użyć leśnych grzybów. Myślę, że tylko będzie lepiej. Pieczarka pokrojona. Teraz cebula. Cebula w kostkę. Ok, to wszystko. Możemy iść teraz na kuchenkę gazową i pokażę Wam dalszy proces przygotowywania tego prostego dania. No i teraz na rozgrzewającą się patelnię dodaję łyżkę masła. Masło klarowane oczywiście. Trochę oliwy. Co dwa tłuszcze to nie jeden, zawsze będzie lepiej smakowało. No i mam tutaj udka i mąkę. I robimy w ten sposób, że udka opanierujemy sobie. Już takie doprawione, dobrze doprawione, porządnie. Mąkę. Co za dużo, zrzucimy tej mąki i tak będziemy je panierowali. Widzicie to? Nie widzicie tego, widzicie? To nie spojrzałem nawet, że tego nie widać. Więc w ten sposób to robię, że panieruję, pyk tej mące. Co za dużo, to zrzucam na dół. To już tłuszcz się rozgrzewa elegancko. Okej. Już mam wszystko przygotowane, prawie tylko już można. Ok, ja już tutaj wrzucam udka. O, jeszcze sekundkę mogłem poczekać, ale już jest gorący ten płomień. Patelnia jest gorąca już, także spoko. Dobra.
wiecie, to jest drób. Po kilka minut z każdej strony smażymy. Nie za długo, nie wysuszamy tego absolutnie w żadnym wypadku. My to będziemy jeszcze później dusili w sosie chwilę. Także nie musi być to usmażone, tak wiecie, na 100%. Lepiej, że to po prostu będzie tylko zrumienione z wierzchu. Po chwili, jak mówiłem, przewracamy na drugą stronę. Smażymy z drugiej strony. No proszę. Po chwili ściągamy kurczaka na talerz obok. On jeszcze w środku nie jest ścięty tak do końca, jakby to miało być. Bo to było smażenie po prostu po 5 minut z każdej strony. Ok, odkładam. Dodaję tutaj cebulę. Lekko ją podsmażam, ale nawet nie na kolor, po prostu żeby była miękka. Jak cebulkę się podsmaży, wrzucamy pieczarki. Naprawdę bardzo delikatnie solimy. Bardzo delikatnie. Bo tu wejdą jeszcze dwie słone rzeczy i po prostu nie chcę, żeby tej soli było zbyt dużo. Ok. Pieczarki się już tutaj smażą. Niech tylko delikatnie się podsmażą, trochę zmniejszą swoją objętość. Można nawet na tym etapie, w tym momencie przykryć trochę. One sobie po prostu teraz siądą, one po prostu puszczą wodę i o to mi chodzi, żeby po prostu zmniejszyły swoją objętość w tym momencie. No i zobaczmy, jak to wygląda. O tak. Super. Pieczareczki się tu smażą. Piękna sprawa. Ale my teraz do tych pieczarek dodajemy 100 ml jakiegokolwiek bulionu czy rosołu, co tam macie, czym dysponujecie. W najgorszym wypadku może być też woda. I następną rzecz, którą tutaj dodajemy. Słuchajcie, kto ogląda mój kanał, ten wie, co tutaj mam. Mam tutaj lubczyk z oliwą. Dodaję jedną łyżeczkę. I to wystarczy. Do takich słoiczków sobie porobiłem i mam na całą zimę. A jak taki lubczyk zrobić? Jest na moim kanale, ale no niestety już chyba lubczyku teraz nie ma na ogrodach, więc musicie poczekać do przyszłego roku przynajmniej. Dobra. Ok. To na razie jest tyle na temat, jeśli chodzi o ten lubczyk. Dodam od razu do tych pieczareczek troszeczkę pieprzu. Ok. Połowę łyżeczki czosnku granulowanego premium. Teraz tylko to wymieszamy. Widzicie, to wszystko się tutaj na dużym ogniu gotuje, smaży, gotuje. Wkładam z powrotem kurczaka czy tam udka. Będzie obiad, ja wam mówię, to będzie obiad elegancki, może nie elegancki, ale pyszny. Bo to nie zawsze idzie w parze. Elegancja ze smakiem. Ok, dobra. Resztę tutaj, cyk. Ja teraz tak, zmniejszę tutaj na minimum płomień pod tym wszystkim, żeby to się delikatnie dusiło. Przykrywam pokrywką, ale nie do końca, widzicie? Coś takiego, żeby odparowywał ten bulion i dlatego nie dawałem dużo soli, tylko troszeczkę, bo bulion po odparowaniu zostawi sól po sobie, bo jest słony, jak w jakimś stopniu na pewno. Do tego mój lubczyk, on jest też tam z dodatkiem soli, i po prostu ta słoność by tu była zbyt duża, więc dodawałem bardzo mało soli. Dobra, i to teraz 30 minut niech tak się podusi to mięso. Nawet widzę teraz, mało odparowuje, to troszeczkę jeszcze przykryję. O, i tak elegancko, niech to się powolutku dusi. 30 minut.
Myślę, że to będzie w zupełności wystarczająco. Słuchajcie, dość szybko mi ten sos gęstnieje, no dlatego, że te moje udka były panierowane, więc no widzicie, dodam jeszcze trochę wody, bo to minęło dopiero 15 minut. Więc dodaję wody i jednak całkowicie przykrywam, bo to fajnie, fajny gęsty sos się robi. Płomień cały czas mam tutaj na minimum, to tutaj tak delikatnie pyrka, teraz dodałem wodę, to trochę zwiększę ten gaz. No, ale ze spokojem, te 30 minut, niech to się tutaj już teraz fajnie robi. Ja już mam przygotowane kolejny, mam przygotowany kolejny składnik, który dodamy, ale to już będzie w sumie na końcu. No i zobaczcie, wszystko się już dusiło 30 minut. Teraz musimy ten sos wykończyć, więc wyciągam znowu kurczaka. No można by go nie wyciągać, no ale ja chcę to zrobić po prostu tak, żeby było to konkretnie ogarnięte. On już jest delikatny, mięciutki, wspaniały. I teraz wlewam tutaj śmietankę 30% i no i wlewam po prostu. Dobra. 200 ml, o to chciałem powiedzieć, że jest tego 200 ml tej śmietanki. Tutaj grzanie już podkręcam sobie mocniej. I tutaj mam 50 g parmezanu. Dodaję. No i teraz mieszam i żeby ten sos się troszeczkę, wiecie, zagęścił. Musimy chwileczkę to pogotować. No nie za mocno oczywiście, żeby się czasami ta śmietanka nie rozwarstwiła, ale za chwilę ser zrobi swoje i się ten cały sos elegancko zagęści. Proszę spojrzeć, po chwili tutaj się gotowania, po chwili gotowania się tutaj sos pięknie zagęścił. Mogę teraz tutaj to mięsko włożyć z powrotem, pewnie, że tak. Niech jeszcze się zaprzyjaźni z tym sosem na chwilę. Oczywiście można i to mięso od razu położyć na talerz, to nic się nie dzieje, nie ma problemu. No i wystarczy posypać pietruszeczką dla koloru i smaku i już danie jest gotowe. Ja idę to sobie nałożyć i zaraz spróbujemy, jak to smakuje wspólnie. Znaczy się bardziej ja to spróbuję, a wam powiem, tak to będzie działało. No i zobaczcie, takie wspaniałe danie można sobie przygotować dosłownie parę chwil i stosunkowo tanich składników. Spróbujemy. To od razu wow, od razu to dobrze smakuje. Nawet ja pierniczę. Ja mięsko, kurczaczek, pyszne. Jakie to jest dobre, ja wam powiem, mistrzostwo świata. Parmezan to fajnie napędza, lubczyk też daje tutaj czadu. Kurczę, świetne danie, gorąco polecam zrobić sobie na obiad właśnie z ryżem. Bardzo mi to smakuje, podejrzewam, że z ziemniakami też będzie świetnie smakowało, ale dzisiaj postanowiłem, że będzie z ryżem. Jest z ryżem. Serdecznie polecam, pozdrawiam i do zobaczenia.